Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziś będzie krótko i na temat, ale zacznę od tego, że ja mam dosyć dużą głowę, to znaczy mam łeb jak, nie wiem jak co. W każdym razie jak idę kupić beret do sklepu, to nigdy nie ma takiego rozmiaru, bo takich dużych już nie robią. To samo z kapeluszami, bejsbolówkami i tak dalej. No i dostałem link od jednego z moich słuchaczy, pana Maćka. Otworzyłem ten link i to, co zobaczyłem, to mi się w pale nie mieści po prostu. Mimo, że nie ma tak dużych beretów, to i tak mi się to w pale nie mieści. A mianowicie jest to, co prawda, ja ten link zamieszczę w opisie filmu. Jest to artykuł w belgijskiej prasie, napisany po francusku. Ja nie jestem, nie mówię biegle po francusku, parę słów raptem, ale generalnie jak się przyjrzę tekstowi, to potrafię coś tam wyłuskać z niego. I jak zobaczyłem to, co jest napisane, to po prostu byłem w szoku. Jeszcze odmailowałem do mojego znajomego, który mi przysłał właśnie ten link i zapytałem się, czy to naprawdę jest to, co widzę. I on to potwierdził. Proszę Państwa, to jest tekst i to jest artykuł, który prawdopodobnie ukazał się 1 października, ponieważ komentarze pod tym artykułem są datowane na 1 października, jak sobie zajrzycie. A ja wrzuciłem to w Google Translator. I teraz, żeby nie stroić się w cudze piórka albo udawać kogoś, kim nie jestem, spróbuję z tego bełkotu, który Google Translator mi zaproponował, wyłuskać to, co najważniejsze. I mam prośbę, jeżeli jest ktoś, kto zna biegle francuski, to proszę albo mnie skorygować, jeżeli gdzieś tam przeciągnę i pojadę po bandzie, to proszę mnie zmitygować, ja wtedy wycofam to, co powiedziałem. Ale generalnie treść tego artykułu jest następująca. Więzienie dla płaskoziemców to tylko kwestia czasów. To są słowa, które zostały wyrażone dziś przez naukowca Etienne Kleina w Parlamencie Europejskim. To jest mój dodatek, że w Parlamencie Europejskim oświadczając, że został wydany nowy dekret. Został on przyjęty zdecydowaną większością głosów w Parlamencie Europejskim i istotą tego dekretu jest banowanie teorii płaskiej Ziemi. Banowanie teorii płaskiej Ziemi, podobnie jak banowanie jak twierdzenie, że nie było Holokaustu w ogóle. Także będzie to równoznacznie karane. Ziemia oficjalnie jest okrągła. To głosowanie zostało zatwierdzone przez przytłaczającą większość wszystkich partii politycznych, z wyjątkiem grupy Europa Narodów i Wolności oraz grupy Marine Le Pen. Ej, co tu jeszcze jest? Aha, no ona twierdzi, że jest to atak na wolność myśli i no chyba ma rację. Co tu jeszcze jest napisane, bo zaraz się pogubię. Niektórzy twierdzą, że jest to spisek islamo jakiś tam. Chodzi o zaprzeczenie systemu solarnego. No i teraz tak, komentarze, które będą twierdziły, że Ziemia nie jest okrągła, będą karane grzywną do 12 tysięcy euro. Pisanie książek lub artykułów twierdzących, że Ziemia jest płaska, zostanie ukarana, takie działalność zostanie ukarana 12-miesięcznymi pracami społecznymi w Eurospace Center w Transin. Zakładanie grup płaskoziemców albo zakładanie stron na portalach społecznościowych będzie karane 6-miesięcznym więzieniem. Emmanuel Macron, tak zwany
tak zwany prezydent Francji, mąż własnej babci, twierdzi, że jest to mądra decyzja, która podkreśla, podkreśla gotowość wyciszania. Sorry, ale to jest straszny bełkot z tego translatora. Wyciszania opóźnia próżniaków. Jakaś bzdura. No nieważne, w każdym razie wszyscy, którzy są wyznawcami albo inaczej, którzy nie wierzą, że Ziemia jest kulą, są już kryminalistami. Witamy w klubie. Jean-Luc Mélenchon, czyli jakiś pan melancholijny, Jan Łukasz Melancholijny, stwierdził, że prezydent francuski uznaje, że nadszedł czas, żebyśmy przestali popierać ludzką głupotę. Powszechne wydaje się... Co za bełkot. A, już wam mówię. Najgorsze jest to, mówi pan melancholijny Mélenchon, mówi tak, najgorsze jest to, nie to, że ci ludzie wierzą, że Ziemia jest płaska, to trochę tak nadbudowuje. Najgorsze jest to, że oni mogą głosować. To jest problem, że tacy płaskoziemcy mogą głosować. No i tutaj na wniosek Parlamentu Europejskiego, w związku z tym, że istnieją zwolennicy płaskiej ziemi, jakieś tam linki są podłączone do tego artykułu. No więc słuchajcie, przyszedł czas posypać głowę popiołem, założyć włosienicę i pójść do Canossy, albo, ja wiem, do Szczytna. To chyba było w Szczytnie, gdzie ten biedny, jak on tam się, Jurand ze Spychowa stał pod bramą we włosienicy i tak dobijał się i wołał. On chyba Danuśki szukał. No, to tak trzeba pojechać do Brukseli, założyć włosienicę i stać pod tym parlamentem i tak walić i mówić, Ziemia jest kulą, ja pierniczę, co za bzdury. Słuchajcie, to jest po prostu skandal. Ale powiem wam tak, żeby nie być gołosłownym, zajrzyjcie sobie na ten link, sobie kliknijcie. Zobaczycie, no tak po prostu zobaczycie, co tam się dzieje, nie? Bo to jak się tak człowiek nie musi znać języka obcego, żeby jednego, wystarczy, że zna jakiś i potem tam to po prostu w pale się nie mieści. Trzeba będzie zejść do podziemia. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i trzymajcie język na wodzy, ani par nikomu, że Ziemia jest płaska. Czołem.